Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Z tej strony Asia i kolejna część naszej warsztatowni. Jeszcze na początku chciałabym podziękować z całego serca za to, że jesteście, że korzystacie z moich tutoriali tutaj. To jest wielka radość i taka bardzo duża mobilizacja do dalszego działania. Za każdy komentarz, za każdą reakcję na film serdecznie dziękuję, bo to po prostu buduje też mnie jako twórcę, ale też wiadomo, że te filmy bardziej w YouTubie są widoczne i no i po prostu więcej się dzieje, kanał bardziej się rozwija. Czego wy jesteście jakby stwórcami, że tak to powiem. Także bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, aby być na bieżąco z wszystkimi akcjami, działaniami. Dziękuję bardzo, bardzo moim wspierającym, wspaniałej ekipie, z którą myślę, że fajnie się bawimy i bardzo Wam dziękuję. Wiele to dla mnie znaczy. Słuchajcie, ja jeszcze na wstępie chciałabym tutaj, że tak powiem, troszeczkę prywaty wciągnąć, czy prywaty, że już 1, 2, 3 lipca zapraszam wszystkich na Dolnośląskie Warsztaty Kraftowe. Tam też ja będę, mam nadzieję, że się spotkamy, pokawkujemy, poplotkujemy, bo to jest taki fajny czas na to, żeby się zobaczyć i połączyć przyjemne z pożytecznym. 2 lipca będę prowadzić swoje warsztaty na albumik, mięciutki albumik w Złoceniach, więc też mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja mam go tutaj już przed sobą. Szczegóły będą też na karcie społeczności podane, jak i na moim fanpage'u, na stronie na Facebooku. Bardzo prościutki album ze stronami layoutowymi, pozłocimy, użyjemy papieru lustrzanego, ale to co najważniejsze, zrobimy taki albumik sobie w mięciutkiej okładeczce, niewielki, ale jest bardzo przyjemny, taki, żeby zrobić go w ten czas, który mamy przeznaczony. Wszystkie materiały otrzymacie, zresztą szczegóły są podane na... będą też i na karcie społeczności, tak jak mówiłam, zapisy przez mojego maila warsztaty@asiaszulik.pl. Ilość miejsc jest bardzo ograniczona, więc jeżeli ktoś jest chętny, serdecznie zapraszam. Słuchajcie, jedziemy już koniec prywaty, jedziemy z naszym albumem. Kolejna jest ta strona taka. I ja sobie myślę, że ja sobie to tutaj wydziurkuję, bo chociaż chciałam zrobić kieszeń, ale możemy zrobić kieszonkę tutaj. Tu ładnie to wycięte. I już będzie super. A tutaj wejdzie zdjęcie. Ja tylko nie wiem, jak to ciachnę, ile mi tutaj zejdzie. Więc na pewno jest troszeczkę bardziej utrudnione to dziurkowanie, jak mamy już tę stronę zamocowane. Ale nie jest to, słuchajcie, takie niemożliwe, więc ja sobie tylko muszę równiutko przyłożyć i przedziurkujemy sobie tę naszą zakładkę. Czekajcie, bo ja zapomniałam, jak to się teraz tu wkładało, żebym ja teraz tego nie popsuła. To jest właśnie też taki stresujące, kiedy robimy już w gotowym albumie. Żeby się nie pomylić. Także cieszę się ogromnie, że się spotkamy na żywo. Ja na pewno po moim warsztacie, jeżeli ktoś będzie chętny, ja już planuję taki wypad na kawkę, żeby sobie troszeczkę posiedzieć razem wspólnie. Cieszę się, że te warsztaty mam rano, bo będzie jeszcze czas wrócić, porobić zakupy i tak dalej, a będzie też czas, żeby spędzić ze sobą troszeczkę czasu, jeżeli tylko będziecie mieli ochotę. Coś tam wymyślimy, gdzieś się wybierzemy. Także już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że zdrówko dopiszę i... Okej. Okay. Także z wszystkimi warsztatowiczami potem wybierzemy się na kawę. Chętnymi. Mamy. Zobaczcie. Mamy tutaj wycięte. Tu jeszcze spokojnie wejdzie zdjęcie 9x13, więc jak ja sobie tę kieszeń wykonam tu w tym miejscu, to tutaj spokojnie ta kieszonka mi się... Boże, to zdjęcie mi się jeszcze tutaj zmieści. A ja już teraz, żeby się nie zapomnieć, wklejam sobie tutaj, słuchajcie, magnesy. Dobrze, to odwrócę w tę stronę. Magnesy wklejamy z takim dystansem od tego wyciętego elementu, żeby tu fajnie można było... czekajcie, bo ja sobie nie dokręciłam kleju i trochę mi się u góry przytkała. O, już.
Kochani, klej wraca na półeczki już niedługo. Znaczy teraz mam jeszcze taką końcówkę tych butelek, ale udało mi się, słuchajcie, że firma wyprodukuje buteleczki tutaj dla mnie i cieszę się z tego ogromnie. Będą mięciutkie, przezroczyste, także użytkowanie kleju na pewno się poprawi. Ja mam taśmę dzisiaj z Lemoncraft, z Hobby Place, więc zapraszam serdecznie. Fajna, mięciutka i też, one zresztą wszystkie te taśmy, kurczę, chyba sobie trochę widzicie tutaj. Musicie pamiętać, zaklejając je może w tym kierunku, żeby tu było miejsce, że przyjdzie papier jeszcze, więc żeby o tym nie zapomnieć. Tutaj będę kleiła magnes dopiero jak zrobię kieszonkę, więc no nie chcemy tutaj od razu tego robić. Kieszeń jaką... Aha, dobra, najpierw sobie wybierzemy może papier, bo to jest w sumie najważniejsze. To może teraz zostawię tutaj rzeczywiście na tą kieszonkę na dole te kwiatuszki, bo tutaj w sam raz mi się to sprawdzi. A tu mamy w takie grochy różowe. Co tam mamy po drugiej stronie? Mamy tutaj te karty, więc... O, zobaczcie. Mamy taki kawałeczek. On, spójrzcie, no w tą stronę by się zmieścił bez problemu, ale zobaczcie, możemy też zrobić go w tym kierunku. I tutaj cały paseczek też nam jeszcze zostanie, może się na coś przydać. Bo tego nie będzie widać, więc można wykorzystać, chociaż tak jak widzicie tutaj to jakiegoś większego znaczenia nie ma, ale... Tak naprawdę to przytniemy tu. Dobra, mierzymy sobie. Boże, ja mierzę tą. Czemu nie wołacie? My musimy zmierzyć tą. Więc mierzymy tu... 14,5, tak powinno być, tu mam to bardziej proste, 14,5 cm, więc słuchajcie, ja sobie tutaj zrobię to na jakieś 14,5, tak, 14,2, najwyżej dotnę jeszcze troszeczkę, bo tu będzie kieszonka, więc ona się też podwinie, żeby nie wyszła nam za margines, to ja sobie ciachnę 14,2 i zobaczymy, jak to wyjdzie zaraz. 14,2. Paseczek odkładam, on się na pewno przyda. Przykładam sobie do tej mojej karty. Jeszcze troszeczkę, czyli 14,1, żeby to nie wystawało za bardzo. Żebym mogła fajnie tą kopertę tutaj, boże, tą kieszeń zamocować, żeby ona mi nie odstawała. Spójrzcie, jak sobie tutaj spojrzymy, jest tu sporo zapasu, a tutaj od góry do dołu. Ciach. No i odcinam sobie tylko ten chyba biały paseczek, bo też tu muszę mieć trochę marginesu, więc tak akurat mi wyszło. Ale gdybyście mieli taki skrawek papieru, gdzie tu jest ta stopka, to spokojnie możecie to wykorzystać właśnie na takiej stronie, gdzie będzie kieszeń u dołu, bo i tak nie będzie tego widać. Dobra. Tutaj mamy to cięte. Tu mamy to, z tego zrobimy sobie kieszonkę. Więc zostają nam jeszcze te boczne ścianki dwie. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. To mamy za niskie, to jest ten ścinek. Tu mamy takie elementy. Ja mam jeszcze taki arkusz do wycinania, więc spokojnie sobie to mogę wykorzystać. I teraz tak, albo zrobię tutaj na zewnątrz, właśnie nie wiem, albo od środka. Bo i tak będziemy potrzebować jeszcze jeden arkusik. Słuchajcie, z lemoną się kartka zaplątała tu. Więc zaraz sobie tutaj obczaimy to. Czekajcie, bo ja chyba mam tutaj ten cały blok. Ja muszę sobie zerknąć na ten mój zużyty chwilka. Dobra, jestem, słuchajcie, wzięłam sobie nie ten bloczek. My z tego cieliśmy, więc tu mamy te elementy. Tu będę sobie... To są te już, które miałam wycięte. No i co? Słuchajcie, tu ten różowy. A może by coś takiego... Czekajcie chwilkę. A może by, zobaczcie, poświęcić ten pasek tu. Chociaż może on i tak, jak odetniemy z góry, ile my tam mamy, 20. Czekajcie chwilkę.
Teraz sobie zmierzymy to. Czasem są takie ładne dekoracje na papierze, więc zobaczcie, jak ja nawet tu odetnę, to i tak mi to zostanie. Tylko pytanie, czy mi zostanie na ten pasek boczny, żeby nie zmarnować papieru. 10. O, spokojnie. Super, bardzo się cieszę. Więc to wykorzystamy na ten nasz paseczek tutaj boczny. Będzie się to pięknie prezentować, ładnie to będzie wyglądało. Cieszę się, więc ten arkusz zabieram. I teraz patrzę właśnie, czy tutaj by nie zrobić takich tulipanków. No. Więc myślę, że to nie jest zły pomysł, że może zamiast tego, a to sobie zostawimy, wykorzystamy ten papier cały, w całości. I zrobimy tło, i zrobimy właśnie ten tył, wykorzystamy. Dobra, ja sobie wezmę ten arkusz może. Troszkę namieszałam, no ale tak to jest, słuchajcie, przy albumowaniu, że cały czas się dobiera, kombinuje. Ja tu nie mam przygotowanych z góry papierów gotowych, więc wiecie, tak to wygląda tu na żywo, na żywca, że tak powiem. Mamy, zobaczcie, tu mamy tą naszą zakładeczkę. Ja sobie mierzę, że ona ma, jak mi się kończy wzór, czyli chcę, żeby ten dystans od wzoru też jakiś był. Zrobię sobie na 9,5 cm i zobaczymy. Najwyżej sobie go troszeczkę zwężę, jak będzie to potrzebne. Więc tu robimy na 9,5. No tak akurat. Fajnie. A nie chciałam już tam, wiecie, docinać od góry, bo zależy mi, żeby jak najwięcej tego papieru wykorzystać. Więc zobaczcie, jak teraz sobie to tu wkomponujemy. No idealnie. Idealnie będzie to tu pasowało. Troszeczkę będzie trzeba przyciąć tych gałązek tu, ale myślę, że to nie będzie jakiś większy problem. A tutaj zrobimy sobie z tego, Boże, tu z tego, może inaczej, z tych zielonych kawałeczków, tak? Tutaj dopasujemy kieszonkę, chociaż tu może nam zabraknąć. Fajnie by to było zrobić w całości, nie? Kurczę, mam teraz dylemat, powiem wam, bo można by to było fajnie zrobić, a szkoda mi jest zasłaniać tutaj tych tulipanków. Wiecie, o co chodzi, żeby zrobić tu ładnie stronę, no ale to co? Zrobimy z takiego ładnego zieleniutkiego, a tę część tutaj, a kieszonkę czym okleimy? Albo wrócimy do tej intensywnej zieleni tu, albo zaczekamy, może nam coś się wykluje po drodze. Tak to zrobimy. Więc tutaj ja sobie odcinam, pamiętacie, mieliśmy 14,1. Tamten różowy się nie zmarnuje, bo jest docięty do całej strony, więc spokojnie. O, mamy go. Jest superowo. Tu sobie zaraz odetniemy, żeby... Ja sobie zrobię po prostu do zaznaczenia. Dlatego ja tak nie przepadam za dekorowaniem albumu, robieniem go już na gotowych, przyklejonych stronach. No ale chciałam też zrobić właśnie jeden warsztat w taki sposób, żebyście widzieli, jak to wygląda. Czekajcie, sobie tu dołożymy. Oj. Zdecydowanie bardziej wolę ozdabiać sobie, mieć rozłożone karty, niż robić na takich już gotowych, no ale chciałam tym razem zrobić inaczej, bo wczoraj nawet jeszcze było pytanie, kiedy robiliśmy z wspierającymi moimi na YouTubie album, dlaczego ja zawsze robię i dopiero potem wklejam karty. No właśnie tak dlatego, że nie lubię potem się uciskać i kombinować, jak mam już wszystko tutaj, wiecie, zrobione. Tutaj mamy 9,5, tak dobrze pamiętam. Bo tu mamy tę samą szerokość, co na górze. Tak, 9,5 cm. Więc tu możemy sobie odciąć już taki paseczek na 9,5. Śliczny będzie. Odetniemy od razu ten pasek, a tam sobie odetnę z góry. O, zobaczcie, jak to ładnie się ze sobą... No może nawet będzie ładnie pasować taki jakiś jasny, nawet bez tych, wiecie, kwiatków. No zobaczymy. Więc mamy tu wszystko przygotowane. I teraz zrobię sobie kieszonkę. Biorę biały papier bazowy.
Patrzę, czy mam tutaj jakieś... Ups, teraz mi wszystko, słuchajcie, poleciało. Czy mam tu jakieś ścinki z papierem? No, jednak poleciało. Aha, nie, to nie jest bazowy. To są te elementy do wycinania, więc biorę sobie tutaj nasz bazowy papier. Wystarczy mi z szerokości A4. Więc pierwsze, co ja robię, w związku z tym, że mamy tak, że ja mam tak szeroki dziurkacz, no to najpierw sobie dziurkuję tę górę. Postaram się, kochani, wrzucić jeszcze w niedzielę. Mam nadzieję, że mi się to uda jakoś poogarniać, bo w związku z tym, że w poniedziałek rusza nasza akcja wiosna, więc w niedzielę wrzucę taki filmik z tym boksem inspiracyjnym, bo niektóre osoby o to pytały, co to jest ten boks, więc ja już sobie w niedzielę rzucę prezentację takiego boksa, żebyście widzieli, jak on wygląda. Na czym to polega? Może Wam to troszeczkę rozjaśni na następny raz. Dobra, i teraz ja sobie przykładam, zaznaczam, do jakiej wysokości chcę mieć kieszonkę. To jest też Wasza decyzja. Oczywiście takie bardzo wysokie kieszenie są niepraktyczne. Ja zawsze tak, no mniej więcej przykładam, że tutaj fajnie włożę karty i będą widoczne. Więc jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, to moja kieszonka bez tego wzoru ma jakieś 6,5 cm. I tu mi to wystarczy, bo ja mam też taki wzór bardzo ten bogaty. Są dziurkacze, które mają malutkie wzory, więc to też trzeba inaczej patrzeć na to, kiedy się to dopasowuje. Ja mam taki większy wzór, więc u mnie to wyszło w ten sposób. No i ja sobie teraz tutaj w tym miejscu, gdzie zaznaczyłam, bo wiem, że chcę mieć na taką wysokość kieszeń, biguję. A po przebigowaniu jeszcze muszę od tej linii bigowania dodać sobie taki co najmniej centymetr na skrzydełko, czyli na coś, co będę zaginała pod papier. Ale to już wiecie, bo już robiliśmy tam na okładce. Więc... Dobra. Przykładam, papier się przyda. I teraz jeszcze tak. Przykładam do mojej bigownicy ten wycięty element. No i trzy bigowania. Tu mamy centymetr na zrobienie skrzydełka, które zaginamy sobie. Okay. Jeżeli macie takie bardzo wzorzyste elementy i nie chcecie, żeby Wam się poszarpały, to przykładacie sobie kawałeczek papieru i przez papier. Zobaczcie. To i żeby Wam po prostu zrobić nie zahaczało. Przykładam. Tu już szkoda mi tej karty, no ale... No cóż, tak to czasem bywa przy albumowaniu. Dlatego, wiecie, gdyby to nie było takie drogie, to kupowałabym tylko same jednostronne karty, bo ale wiadomo, że to dużo, dużo drożej wychodzi. Albo w tej samej cenie jest ich mniej, więc... I tutaj znowu też, bo nie potrzebujemy takiego dużego skrzydełeczka. No wiecie, podaremne obciążenie bazy, to już sobie wyrzucam. No i w tym miejscu też zaginam. I tradycyjnie pod skosem, ale same skrzydełka do kancika. I pamiętajcie, żeby sobie założyć, jak zachodzi jedno za drugie. Ja sobie zawsze to tak ścinam jeszcze całkiem. Tutaj też. Ciach. Ciach. Zobaczcie. Widzicie? No i tak jakoś lepiej. I teraz... patrzę sobie, czy te tulipanki idą w górę. No tak różnie idą. Jedne w górę, jedne w dół. Ale chyba raczej w tym kierunku. I zamykamy sobie naszą kieszeń. Musiałabym teraz zamknąć oczy, bo naprawdę boli serce, jak się takie ładne grafiki zakleja, ale... Ale mam nadzieję, że album w całości będzie się podobał. To jakoś tam zapomnimy, że tu zakleiliśmy grafikę. Mamy tu raz. Jak są takie ażurki, to też można, o, zobaczcie, tutaj sobie pojechać po, no, w tym miejscu, gdzie wiemy, że to przyjdzie po. Siach.
I mamy już, zobaczcie, kieszonkę. Więc teraz to, co mogę zrobić, to po prostu już tutaj przykleić sobie ten... mój gotowy, oklejony. Co mi się tak dzisiaj ten klej, słuchajcie? Ja już, wiecie, bo ja mam taki to opakowanie już chyba na wieki wieków, bo już któryś raz dolewam. A chyba też jest tak, że z czasem, kiedy tam jednak zostaje ten klej, który był, chciałabym teraz tego, ten taki, widzicie, tu jest, czekajcie chwilkę, no i z czasem się to nawarstwia, robią się osady na ściankach, bo tego się nie da uniknąć w żaden sposób. Go wyjmuję, teraz poszło. Robią się osady na ściankach i ten stary klej zostaje, bo ciężko jest tak naprawdę wypłukać opakowanie, żeby nic nie zostało w nim. Zawsze coś tam się osadzi, więc prędzej czy później, jeżeli się będzie dopełniało, to to opakowanie też odmówi posłuszeństwa. No chyba, że ktoś ma jakiś sposób, żeby tak naprawdę dokładnie wyczyścić ten klej z środka. Więc tu pamiętajcie, a tu mi nie nalało, ale tu na krawędzi, bardzo dobrze do krawędzi. O. No i tu sobie przykładamy. Czekajcie, sobie to muszę odwrócić z boku. Tak. O, dużo lepiej będzie. Nie jestem zwolennikiem gotowych baz. Niestety, no tak to jest. Jakimś zbytnim, wielkim. A może po prostu nie potrafię z nimi pracować. No i już, więc... Wiecie, to też odwracam sobie. Tutaj mi jest lepiej. Tym bardziej, że tą ramkę mamy taką tu wypukłą i to nam też utrudnia. Tu potem będzie już lepiej z tej strony. Dobra. Ja sobie tu troszeczkę podociskam. Można sobie podłożyć jakieś, jeżeli macie tekturę introligatorską, żeby to lepiej szło, bo to się tak bardziej nie przegina i w powietrzu będzie łatwiej dociskać. Ważne, żeby to dokładnie dokleić. I teraz to, co mogę zrobić, to uzupełnić sobie magnesy z drugiej strony. A, słuchajcie, krzyczycie, nie krzyczycie. Tu musimy magnes wkleić. Aha, jest, udało się. Kurczaczek, słuchajcie, no to jest straszne. Ale no widzicie, no każdy się myli, więc w sumie ja się czasem cieszę, że coś zawalę, bo jak ja widzę komentarze, jak piszecie czasem, no, tobie to tak zawsze fajnie wychodzi. No mówię, nieprawda, nie zawsze mi to wychodzi, bo czasem się takie gafy szczela, że człowiek już tyle czasu, wiecie, pracuje z albumami, a jeszcze mu się to zdarza, więc wcale nie jest tak, że... Czekaj, ja muszę go teraz tutaj uciec. Wcale to nie jest tak, że się nie popełnia błędów. Zobaczcie, ja sobie go teraz tu dokleję. Jest. No i przyklejam jeszcze raz. Ja zaraz tam zrobię napis, żebyście sobie przykleili tego magnesa. Dobrze, że się zorientowałam, zanim to jeszcze tak, wiecie, mocno się chachło i złapało. Ja pewnie wstawię napis, żebyście pamiętali. Wklejcie magnes, wklejcie magnes. Ale udało mi się uratować, to jest najważniejsze. Dobra, teraz już, no bo za chwileczkę, on już tam trzymał w niektórych miejscach. Widzicie, i dlatego też na przykład robienie na żywo mnie bardzo tak stresuje, bo kiedy coś takiego się stanie, to ja teraz jestem w stanie na przykład zrobić wam napis tam, że żebyście sobie tam pamiętali o tym magnesie, bo ja to zawaliłam. O, dobra, jest super, dobra. Nie jest źle, złapało się. No, nie cierpię tego, takich sytuacji, ale, no, ale się zdarzają. A tutaj teraz już sobie znakuję klejem i przyklejam tu normalnie. Dobrze, że się udało go zdjąć. O matko. Ja już kiedyś mówiłam, że muszę zrobić taki zbiór różnych wpadek swoich. No bo wiecie, no w filmach to się wycina, jak się nagrywa takie filmiki jakby no takie nagrywane, a nie na żywo. Mnóstwo mam takich różnych wpadek. Muszę kiedyś się zmobilizować. O, teraz, dobra. Także ja tam popiszę, żebyście się nie pomylili. I teraz musimy
Teraz musimy to jakoś tak fajnie tu zrobić, żeby mniej więcej tu go ciachniemy. I dopasujemy sobie. Ładnie będzie się to prezentowało. No i to są takie, wiecie, stresogenne sytuacje, ale... No ale nie jest to koniec świata. Ważne, że się dało odkleić go, że jakby się nie dało. Ale Wam już wpiszę, żeby tam się ratować, żeby sobie już wklejać go. Tu sobie zaznaczam od góry. Jak jest taki właśnie albumik, to albo wymierzanie, jaki kawałek dociąć, albo po prostu przykładanie i... No i tu mamy, spójrzcie. Rachu ciachu. Fajną kartę. Zastanawiałam się nad taką książeczką tu jakąś fajną, otwieraną w górę, w dół, bo tu są te elementy, czekajcie, ja wezmę całą tą kolekcję, bo mi się nie będzie z niej wysypywać, ale to jeszcze sobie zobaczę w dalszym ciągu. Zrobić z taki, wiecie, takie malutkie okienko, albo tu był taki, o ten jest śliczny, i zrobić takie, taki kwadracik, żeby się lepiej to otwierało, bo na przykład w moim wypadku jest to tu takie mięciutkie, więc teraz tak, albo sobie przymocuję tutaj kawałeczek takiej tasiemki, żeby mi się lepiej to otwierało, bo już nawet kiedy ja robię takie, wiecie, wycinam kółeczka, żeby łatwiej się podnosiło, to też mi się tutaj nie bardzo sprawdzi, ponieważ jest to tak długie, że tu musiałabym takie duże kółko włożyć, więc będę się nad tym zastanawiać. Na razie... W sumie powiem Wam, że nie wiem, co z tym zrobić, bo musiałabym tę decyzję podjąć od razu, tak naprawdę. Czy tutaj taką książeczkę otwieraną na górę, do góry i do dołu sobie zrobić. Tu mamy trochę bliżej krawędzi, to może ja to zrobię w ten sposób. Tu jest trochę więcej, mniej nam zakryje. Zaraz zobaczymy, jak one są duże. Czekajcie chwileczkę. Ten, tu zobaczcie, ten tulipanek taki. Mogłabym go nawet wyciąć z tej różowej ramki. On ma 9 na 6,5. O, czekajcie, 9, 6,5, 7,5. Zaraz zobaczymy, ile by to zajęło. Ja bym to przykleiła tutaj. Takie sytuacje też trzeba potem znajdować jakieś... 6,5, to może ten mniejszy by tu był fajniejszy, bo jak zrobię 6,5, jeszcze zrobię biały, to może zaraz taką książeczkę. Czekajcie chwilę. On będzie miał, aha, dobra, 20. On będzie miał wysokość 9 cm, więc zrobimy na 9,5. Białą potrzebujemy 18, tak? Tam ma 6,5, czyli 7. A to nie, to czekajcie, to z tego kawałka nam powinno wystarczyć. A tu mamy 18, dobra. Mamy 6,5, dodajemy 5 mm, więc robimy 7. Tak, oj, czekajcie, to jest taki mniejszy rozmiar, więc spróbujemy zrobić sobie, ja to robię teraz tak na próbę, nie musicie tego za mną, bo jeszcze nie wiem, czy to dołączę. Z tego ścineczka mamy 7, czyli o 6,5, o 5 mm szerzej niż jest ta książeczka, tutaj ta grafika, a w górę mamy 9, 9,5. Książeczka w sumie do zanotowania, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie tu wyglądało. Ciach. No i spójrzcie. Zastanawiałam się teraz nad tym. Jak macie maleńkie dziurkacze, to możecie sobie zrobić takie kółka, przykleić, otworzyć. Tu bym mogła tą haftkę. No ale może faktycznie coś takiego będzie fajnie wyglądało. Mamy jakoś trochę nierówno na 7, tak? Dobra. Ja tak trzymam to tu w powietrzu. Zobaczcie. I taka... co powiecie na to? Dajcie znać. Zobaczcie, takie,
Taka fajna książeczka, żeby sobie tu coś zapisywać. No troszeczkę tu tą grafikę zasłonimy. Ciekawa jestem, co wy na to powiecie. Napiszcie w komentarzach. Ja sobie to na razie tutaj przykleję. Albo zostawię. Bo jeżeli uznacie, że wam powiecie, że wam się to tak nie podoba do końca, to może to zostawimy. I wtedy będę mogła fajnie za tą książeczkę podnosić i to otwierać. Bo w moim wypadku przy takim miękkim tym właśnie obcięciu, no to tak średnio z tym by było. A taka książusia tutaj, tu mamy, tu będzie to uklejone, a tu ja to wysunę w taki sposób, tu będzie z tym tulipankiem, będzie się ładnie to w górę, byłoby to, musiałby to być jakiś magnesik, żeby fajnie tu było coś do zanotowania, albo taka haftka na otwieranie, dajcie znać, rozwiążemy to w następnej części, ja to zostawię bez przyklejania, jestem ciekawa waszej opinii. Czy taka książeczka, czy coś właśnie do otwierania. A my jeszcze musimy sobie przykleić tutaj ten nasz element. I zostawiamy jak najwięcej kwiatuszków od dołu, czyli będę docinała na tym białym. Przykładamy sobie do naszego pola i zaznaczam z takim małym dystansikiem. Także dajcie znać, co wam bardziej się podoba. Czekam na wasze komentarze. Jestem ciekawa rzeczywiście, czy... O, jest mój szpikulec. Czy jesteście bardziej za tym, żeby zrobić tam po prostu taką haftkę z tego żółtego, żółtej tasiemki, czy będzie taka książeczka ładna, fajna? Ona taka fajna książeczka, to by się może ładniej wyglądała, komponowała, gdyby był gładki papier, gdyby tam nie było żadnego wzoru. Ja lubię takie stonowane projekty, kiedy coś robię. Tak jak na przykład książeczkę, to lubię ją opierać na taki, na przykład na tym już by to lepiej się prezentowało, niż na takim wzorze, który jest tu, wiecie, jakby w całości ładny. No i tutaj sobie teraz doklejamy z jednej, z drugiej strony. Ok. Zamykam, dociskam. I teraz jak to złapała, znaczy to nie jest niemożliwe, żeby za to łapać, bo to wiecie, on jest taki, tylko zastanawiam się, czy po dłuższym czasie takiego cały czas pociągania za to, to mi się tutaj nie wygniecie, a tego bym też nie chciała. Tu mamy takie elementy, które nam zostały, to jest to, tu nie. Czekam, czekam, co napiszecie. Jestem bardzo ciekawa, co wy na to. Zaraz pozaglądamy. Tu mamy rozcięty cały arkusz. Może taki kawałek. Czasem, wiecie, tak jak ja już to mówiłam ostatnio, nie ma co na siłę dociskać tych elementów, bo w czasie robienia albumu na pewno nam się wygenerują takie fajne kawałki, które będzie można tutaj dopasować. A może jednak potem wrócę i przykleję tam, o którym myślałam. Więc na razie kieszonkę zostawiam. Zobaczcie, tu sobie możemy wsunąć zdjęcia. A powiem wam, że ten duży wykrojnik, może nie, że jest problemem, ale trzeba na to uważać, bo tutaj jak źle się wsunie kartkę, no to może zahaczać. Więc uważajcie, jak macie takie duże wykrojniki z tym właśnie. No i tu by było to w taki sposób zrobione. I tutaj albo robię haftkę teraz, zanim to przykleję, albo robię taką książeczkę z tym tutaj tulipankiem. Z tym. Ładnie wyciętym. Albo z jakimś hasełkiem, bo on też będzie miał chyba taką samą wielkość. Z tym. Albo z tym zielonym. Piszcie, kochani, piszcie, doradźcie. Co tyle głów, to nie jedna. Także wpadeczka była z magnesem. Muszę pamiętać, żeby tam dopisać potem, żebyście sobie ten magnes przykleili. Cieszę się, że mi się to udało oderwać. I tak by wyglądała dzisiejsza stronka. No i teraz w sumie ja jej nie pokażę na miniaturze, słuchajcie, bo jak ją pokażę na miniaturze, jak ona jest jeszcze niezrobiona. Czyli sobie tak ciachniemy ten arkusz z dodatkami. Rozetniemy to już.
I tak będę korzystała z tych właśnie elementów, więc mogę sobie to porozcinać. Okidoki. Ja potrzebowałam tu tulipanka. Na razie nie chcę go odcinać z tego elementu tu, wiecie, różowego. Bo nie wiem, czy to tu będę wykorzystywać. Słuchajcie, no nie wiem, jakoś nie do końca mi się to tu podoba. Może ten różowy mnie tak zwodzi trochę. Tu kwiaty, tu kwiaty. Jakby to było gładkie, o tak, no to by mi się to podobało. Ale w sumie nie po to to ścinałam tutaj, żeby to ładnie wyeksponować, żeby to teraz zakryć, więc... Więc chyba jednak zrobię haftkę. Zobaczcie. Chyba, żeby z tym napisem. No to ewentualnie tak. Albo z tym. No nic, słuchajcie, ja to zostawię. Jestem ciekawa, co wy na to, ale ja jestem skłonna, że chyba jednak zrobię tu taką hafteczkę. I będę podnosić to w taki sposób, bo nie po to się tutaj męczyłam. Znaczy męczyłam, wiecie, starałam, żeby tu ładnie wyciąć ten element, żeby go teraz po prostu czymś zakryć. A tutaj poczekamy, coś sobie tam zrobimy. Dobra, kochani. Dzisiaj wam bardzo dziękuję. Myślę, że nie było to takie bardzo skomplikowane. A fajne jest rozwiązanie. Mamy tu już rameczkę taką w górę. Tu sobie kółeczko przykleimy. Tu też będziemy oklejać czymś. Dopasowywać potem. Tu jest nasza ramka na zdjęcie wsuwane od góry. Tu będzie teraz nasza klapeczka w bok z kieszenią w środku. Jest bardzo dużo miejsca na zdjęcia, słuchajcie. Wyjdzie nam, bo tutaj spokojnie zdjęcie wejdzie. No i tu będzie kolejna strona. Jak widzicie, no to ozdabianie, kiedy już tworzy się album, jest cięższe na takiej gotowej bazie. Dlatego ja, tak jak już zawsze powtarzam, zdecydowanie wolę takie albumowanie z kartami osobno. Ale też, no, nie jest nie do zrobienia. Ale trzeba troszeczkę więcej cierpliwości. Dobra, dzisiaj nasza karta wygląda w taki sposób, a to, co będzie tutaj dalej na niej, to zadecyduje ekipa. Ja sobie zrobię ładną foteczkę do miniatury. A was zapraszam już dzisiaj na kolejny tydzień, na kolejne wspólne tworzenie. Zaraz sobie zapisuję, żeby pamiętać o przypomnieniu o magnesie. I co, kochani, trzymajcie się zdrowo, pamiętajcie o subskrypcji i o tym, żeby zaglądać na fanpage'a, na grupę inspiracyjną. Słuchajcie, akcja wiosna już od poniedziałku, więc będzie się dużo działo. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. To będzie pomieszane z live'ami. Live'y i z góry nagrane filmy już widzicie też na karcie społeczności na YouTube, jak to będzie wyglądać, jest cały plan. Boksiki doleciały już do swoich właścicieli, dziewczyny już się chwalą i cieszą ze swoich paczuszek. Ja postaram się w niedzielę nagrać filmik taki, żeby pokazać wam, jak ten boks wygląda, bo kolejny boks będzie letni. Tam już mam troszeczkę większe plany, mam nadzieję, że będzie się wam jeszcze bardziej podobał. Ten był taki pierwszy, gdzie do tej akcji wiosennej, czy w ogóle do tej akcji naszej będzie przygotowany boks, bo nie spodziewałam się, że tak to się potoczy, ale bardzo się cieszę z tego i no i co? I pozostaje mi zaprosić was już za tydzień na warsztatownię. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Pamiętajcie, dołączajcie do pomocy Ukrainie. Wszystkie linki, znaczy wszystkie, no linki moje tam pod filmem. 5% z warsztatu mojego stacjonarnego, na który jeszcze możecie zapisać się do 24 marca. To jest album męski. Czekajcie, gdzie ja go mam? Gdzie ja go mam? Tu go mam. Tu go mam. Słuchajcie, na albumik męski do 24 marca. 5% dochodu z tego sprzedaży kitów warsztatowych z tego albumu frunie też na pomoc dla Ukrainy. Tutaj troszkę jest mała zmiana, bo po ostatnich dyskusjach właśnie gdzieś na live, już nie pamiętam nawet gdzie, będzie chyba pomoc lokalna, bo tam, słuchajcie, z tej naszej akcji pomocowej już 11 tysięcy złotych pofrunęło do takiej ogólnopolskiej akcji, więc teraz, wiecie, lokalnie zaczynają też się duże potrzeby.
osób i instytucji, które tych uchodźców tutaj uchodźcom pomagają, więc myślę, że też trzeba będzie pomóc lokalnie. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał nic przeciwko temu. Także albumik możecie zobaczyć na moim kanale. Serdecznie zapraszam do wspólnego tworzenia, do pogadania o męskich projektach. Ja Wam dzisiaj dziękuję z tym wiosennym nastroju i zapraszam już, chyba w niedzielę uda mi się ten film wrzucić. Mam nadzieję, że to jakoś pogodzę wszystko, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda boks, na czym on polega, co się w nim znajduje, przynajmniej w tym wiosennym, który już dostaliście. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, do akcji wiosna. Pa, pa.